Przepraszam za te hałasy, ale codziennie od godziny 6.30 mamy taką niespodziankę. Chciałam wam pokazać przepiękną Melijechę, miasto, w którym mieszkamy. Tam na wprost przed nami jest wyspa Gozo, obok jest wyspa Comino, która również należy do Republiki Malty. Więc chodźmy stąd. Oh, she's not a baby. No? No, she's four and a half years old. Nie ukrywam, że się trochę denerwuję, ponieważ będę jeździła samochodem dzisiaj na Malcie. Nie mam doświadczenia. Nie wiem, czy wiecie, ale na Malcie jest lewostronny ruch, ponieważ do niedawna tutaj była kolonia brytyjska. Bałdź. No. Kierownica po lewej stronie i lewostronny ruch. Byś mnie nie denerwuj nawet. Jesus Christ. A to jest Billy's Bar, o którym wam mówiłam. O, już dają w trąbę. No dobra, teraz jest rando, co mam zaraz zrobić? Jedziesz po lewej. No ja wiem, że tu jadę po lewej, no ale jak ja na to rondo teraz jadę, to wyjedziemy na święta Bożego Narodzenia chyba. Gdzie mam jechać? W prawo. Ale skąd samochody jadą teraz z prawej, tak? Tak. I co teraz? I teraz zjeżdża z ronda prosto. Malta jest bardzo słoneczną wyspą, około 300 dni słonecznych w ciągu roku. Teraz w październiku temperatura waha się między 21 do 26 stopni. Wieczory są trochę chłodniejsze, między 14 a 17, ale co tu narzekać, naprawdę jest cały czas pięknie i ciepło. Kochani, to jest bajeczne, przepiękne miejsce. Jest atrakcją turystyczną. Kiedyś był tutaj kręcony film z nieodżałowanym Robbie Williamsem. Popaj. Niestety film nie odniósł wielkiego sukcesu, ale dekoracje po filmie zostały i stanowią atrakcję turystyczną. To jest naprawdę bajkowo. Tak sapię, ale jestem już leciwą, że tak powiem, kobietą, która szybko się męczy, a chodakowską to ja nigdy nie będę. Umówmy się. Jest godzina 12. Przede mną jest taki bar, który nazywa się Billy's Bar dla tak zwanych ekspatów. O, jeszcze nie widzę moich znajomych, ale tutaj wszyscy czytają od porannego piwa albo porannej lampki wina. Dzień! Nic, żyć, nie umierać! Znajduję się przed miejscowym tak zwanym Lotto. Mam nadzieję, że coś wygram. Może wycieczkę do Dubaju, teraz są takie modne przecież wyjazdy. I zafunduję sobie sesję barnie. A potwora przebiorę za tygrysa. Będzie czad. Ale w cieniu jest trochę chłodniej, dlatego zawsze noszę ze sobą kurtkę, bo żona nie gryź. Kochani, tak na koniec dzisiejszego odcinka. Zapominajcie o dziewczynach z Lwowa, w których gram Matyldę, żonę gangstera. To będzie najlepsza żona gangstera, która powstała. I hope. Hej!